Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej z krakowskimi restauratorami. Między innymi gościem była pani Dorota Rydygier, która pracowała we Francji, tam się wyszkoliła, pracowała w najlepszych restauracjach z 3 gwiazdkami Michelin. W Polsce założyła restaurację i teraz, można się domyślać, jest w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo trudnej, to mało powiedziane. Rzeczywiście 20 lat spędziłam we Francji, mam polsko-francuskie obywatelstwo podwójne. Wróciłam tutaj do Polski po to, żeby założyć swoją restaurację i żeby się realizować, ponieważ gotowanie to jest moja pasja. Dzisiaj jestem naprawdę w takim rozdrożu i w takiej sytuacji, że nie wiem, czy nie wrócić z powrotem do Francji, nie wiem, czy nie zrzec się polskiego obywatelstwa. Jak widać, no, rząd obiecał, że będzie ściągał Polaków z powrotem, stworzy tu warunki, jest dokładnie odwrotnie. To, co robicie, prowadzi do wygnania Polaków, wygnania Polaków, którzy wnosili do naszego narodu i gospodarki bardzo dużo. Jesteście mordercami, mordercami gospodarki. Ja przepraszam, dodam tylko jedną rzecz, że tylko tutaj ten oto polityk przyszedł do nas i zapytał się, co się z nami dzieje, jak sobie radzimy. Nikt więcej się u nas nie pojawił. Nikt. Dziękujemy rządowi polskiemu za zainteresowanie zwykłym, szarym człowiekiem z kredytami.